wybaczcie, jeśli coś powiem nie tak, albo pierwszy raz, że tak powiem, mówię jakieś tak publiczne świadectwo, także pewnie z wielu was domyśla się, czemu tu stoję, a niektórzy pewnie nie, więc może krótce wyjaśnię, że doznałem Bożego dotyku. Jakieś 2 miesiące temu, mniej więcej coś takiego, będąc w szpitalu na pewnym kontrolnym badaniu, tak mi się wydawało, zostało zdiagnozowane podejrzenie nowotworowe, ale Bóg jest dobry i Jemu chwała. I chcę dzisiaj zaświadczyć o tym, że On żyje, On ma moc uzdrawiać, dotykać i że jest po prostu dobry i On może wszystko. Kiedy się to wszystko jakby zaczęło, pokrótce wam powiem. Wszystko zaczęło się początkiem listopada. Niewielkie ukłucie, jakiś taki ból w prawej pachwinie, ale nie zdałem sobie, właściwie nie przejąłem się tym zbytnio. Coś tam się dzieje, coś tam, jestem facetem, jestem twardy, więc nic to dla mnie jakby też nie sprawia mi jakiegoś problemu, przynajmniej początkowo i tak dalej. Ale z dnia na dzień jakby to miejsce jakby zaczęło się jakby powiększać z każdym dniem jakby coraz większe jakby przerażenie pojawiało się jakby większy lęk, co to może być, o co chodzi. W tym czasie jeszcze miałem jakby sprawy związane też ze studiami, trochę się tym stresowałem, obrona pracy i tak dalej. Wiecie, kiedy ten stres opadł, kiedy przyszły pozytywne wyniki, pojawił się ból w plecach i pojawiły się poty nocne. Początkowo też było to takie dla mnie, wiecie, no raz było, raz nie, więc, ale był moment, że pojawiało się z każdego dnia. Już z żoną później rozmawialiśmy, co to może być, nie rozumieliśmy tego, ale w ogóle nie podejrzewałem, że to może mieć jakiś związek, także i wiecie, nie łączyłem tych dwóch rzeczy. Potem po rozmowie, konsultacji z moją siostrą załatwiła mi wizytę u chirurga ogólnego, bo moje podejrzenie padło na przepuklinę. Tak sobie to po prostu gdzieś tam sam wymyśliłem, że to jest przepuklina. Oczywiście dalej pomyślałem sobie i Bóg mnie od razu to skarcił, że będzie L4 i tak dalej, będę leżał, nie będę mógł chodzić i tak dalej. No więc, ale zostałem szybko skarcony za to moje jakby błędne myślenie i te moje takie narzekanie. Ale pokrótce pojechaliśmy do chirurga. Pierwsza wizyta już była taka trudna, ponieważ on nie wie, co to jest. Trzeba temu zrobić USG. USG nie da się tak szybko wykonać, więc pojechałem na SOR. Na SOR-ze mnie tam przebadali, pytali, co jest, co i jak. Stamtąd udało się załatwić USG. Ja cały czas byłem, to nic nie ma, to jest, będzie wszystko dobrze i tak dalej. Ale moja siostra już inaczej to widziała. Przepraszam za moje wzruszenie, ale to był trudny moment. A więc z SOR-u, z USG udaliśmy się z powrotem. I już to był ostatni akt jakby tego dnia. Doktor zaczyna wypisywać kartki na onkologię do Gliwic. W pewnym momencie zszokowało mnie. Nie wiedziałem, o co chodzi w ogóle. Wiecie, nowotwór. Słyszę się to, nie? Tutaj ktoś ma, ale
jak dotyka to mnie osobiście albo najbliższych, jest to zupełnie inne przeżycie. Życie odwróciło mi się w tym momencie o 180 stopni. I co dalej, no. Musi pan być spokojny, trzeba to sprawdzić oczywiście, musi być wykonane badanie, biopsja, ale mamy u pana podejrzenie nowotwora złośliwego. I na tym skończyłem wizytę w szpitalu z siostrą, przyjechaliśmy do domu. Moja żona pracowała akurat tego dnia do południa, więc jeszcze nic nie wiedziała, dopiero wieczorem. W międzyczasie trzeba było na szybko załatwić taką kartę, która przyspieszy jakby mój proces leczenia ewentualny. No i co? Przyjechaliśmy do domu i zastanawialiśmy, o co chodzi. Dlaczego? Dlaczego to nas dotknęło? Dlaczego mnie to dotknęło? Ale wiecie, to jest ludzkie myślenie, ale jest Bóg. Jest Bóg i On nas nie zostawi, On nas nie opuści. I wiedzieliśmy, że od tego czasu trzeba po prostu wołać o Jego dotyk, Jego pomoc w tym wszystkim i wierzyć w Jego uzdrowienie po prostu, bo tak naprawdę nie wiadomo, o co chodziło do końca, ale jednak sprawa była dość poważna. Później pojechałem do domu, przyjechała moja żona. Oczywiście pojawiły się też łzy, wiecie, ale zaczęliśmy wołać. Wybaczcie, że nie mam Biblii, ale przyspieszę po prostu tutaj, żeby nie trzeba było wertować. Założyliśmy sobie z żoną taki zeszyt wersetów, które nas bardzo dotykają i które są dla nas jakby takim wsparciem, nadzieją i też takim nadzieją na przyszłość, tym, co jest przed nami, bo jest przed nami jeszcze dużo, jak Pan da. I wiecie, tego dnia i moja żona i ja wyciągnęliśmy po takim wyroczku. I moja żona wyciągnęła taki werset z Izajasza 58:11. A Pan będzie cię wciąż prowadził, nasyci twą duszę, choćby w wysłych miejscach, sprawi, że znów nabierzesz sił i będziesz jak ogród nawodniony, jak źródło wody zawsze niezawodne. A ja wylosowałem fragment z Jeremiasza 31:3-4. Pan ukazał mi się z oddali, mówiąc: pokochałem cię miłością wieczną, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę. Jeszcze cię odbuduję i będziesz odbudowana, Panna Izraelska, jeszcze przystroisz się w swoje bębenki i nasycisz w korowodzie i ruszysz w korowodzie, przepraszam, ludzi pełnych radości. Wiecie, rozwali mnie ten fragment na łopatki. Bo z jednej strony było to, a z drugiej strony był ten fragment. Będziesz odbudowana. Jeszcze przystroisz się w swoje bębenki. Tak się śmialiśmy, że bębenki tutaj, ja tutaj gram, także w ogóle ten fragment był niesamowity. I ruszysz w korowodzie pełnych ludzi, pełnych radości. Miałem na myśli tutaj społeczność po prostu naszą, że kiedy przychodzimy na nabożeństwo, ruszamy w takim korowodzie, by oddawać Bogu chwałę. Jesteśmy uśmiechnięci, pełni radości. Ja wierzyłem w to, że od tego momentu, ale cały czas, ale od tego momentu przede wszystkim wierzyłem w to, że już za niedługo tutaj stanę i nie minęły 2 miesiące, a już stoję przed wami zaświadczając o tym, że Bóg się mnie dotknął. A więc streszczając wszystko, co i jak było, oczywiście musieliśmy pojechać do Gliwic, pojechaliśmy następnego dnia. Niestety nic nie załatwiliśmy, chociaż lekarz mi mówił, że mamy pojechać. Ale wiecie, przerażenie wywarło też ilość osób, która przemieszczała się korytarzami. Po prostu ogrom ludzi jest chorych i bardzo nas to dotknęło też. Poza tym, że myśmy musieli gdzieś tam przemierzyć te korytarze i te kolejki. Dostaliśmy informację, że mamy zadzwonić, nie mieliśmy dobrego skierowania. Oczywiście w telefonie pani nam powiedziała, że pierwszy możliwy termin do takiego specjalisty, chirurga, który tam się tym specjalizuje, to jest wrzesień 2020. No więc
kolejny szok dla nas. Więc pytaliśmy się, no, czy by była jakaś możliwość. No tak, prosiliśmy ją w tym telefonie, wiecie, i zapisała nas na końcówkę listopada, ale no, zapisała nas po prostu na dodatkową kolejkę gdzieś tam. Ale myśleliśmy, że to też może być już coś, że już coś, jakieś badania, ale to później powiem, że było troszeczkę inaczej niż myśleliśmy. Wiecie, przez ten cały czas Bóg niesamowicie do nas mówił. I dziś wiemy z żoną, że to była dobra lekcja dla nas też. Więc przyszedł ten czas tego listopada 29. Byliśmy tam cały dzień, z czego dwa razy udało nam się dostać po 3 godzinach na spisanie historii choroby, a później na tylko zobaczenie tego miejsca i wypisanie kartek na badania, bo trzeba to sprawdzić, trzeba, co to jest. Powiem wam, tak jak już mówiłem wcześniej, niesamowita ilość ludzi i przerażenie takie, że to jest naprawdę choroba XXI wieku. Badania były na bodaj połowę stycznia. No i co? Trzeba by było może jakieś kontakty uruchomić. Jest Marta, jest Natalia. Może coś się uda. No ale niestety nie udało się, choć próbowały ze wszystkich sił i tak nam bardzo pomogły. Ale też w międzyczasie właśnie od Natalii dowiedzieliśmy się, że jest taka klinika w Warszawie, która specjalizuje się tego typu jakby nowotworami, gdzie to diagnozują i wszystko tam, jakby można było się tam dostać do nich i jakby przejść tam proces jakby leczenia też związany głównie stricte z tym, co zostało mi zapisane na tych kartkach. Państwowo za miesiąc, prywatnie możecie państwo nawet dzisiaj przyjechać, także tak i usłyszeliśmy informację w telefonie. Umówiliśmy się i wiecie co, zanim pojechaliśmy do Warszawy, niesamowita rzecz się stała. To miejsce zaczęło się zmieniać. Jakby zaczęła z tego uciec ropa, a wiecie, poczułem coś takiego jakby od wewnątrz. Ktoś to zaczął coś z tym robić, przemieniać to jakby. Zmieniło to jakby zupełnie takie miejsce, zmieniło to jakby położenie. No i postać się tego też zmieniła. Mimo, że może się to nie zmniejszyło, ale postać, kiedy było to takie twarde, kiedy wydawało się, że to faktycznie jest coś związane z tym, zrobiło się to takie miękkie. Zaczęła z tego lecieć ropa. I to było właśnie przed wyjazdem do Warszawy. I co? Pojechaliśmy do tej Warszawy w międzyczasie, aha, jeszcze pojechaliśmy na SOR, żeby to sprawdzić, czy to jest na pewno ropa, czy cokolwiek może innego, nie wiadomo. Lekarz oczywiście dalej był przy swoim, że trzeba to sprawdzić. Oni nie będą tego nic z tym robić. Oktanisept, wata, opatrunek i jakoś do tych wyników, do tych badań przetrwać, żeby nic z tym nie robić, bo może być jakiś naciek, cokolwiek takiego. Pojechaliśmy do Warszawy. Wiecie, wizyta w Warszawie, nie chcę powiedzieć, że tu lepiej, tu gorzej, ale wierzę w to, że po prostu Bóg mnie dotknął, uzdrowił i ona miała zupełnie inny charakter, ponieważ tam pierwsza wizyta jakby, nie chcę powiedzieć, utwierdziła mnie, choć mógłbym tak powiedzieć, ale pierwsze podejrzenie jakby tego pana, który nas tam badał, to było, że jemu się to wydaje, że to jest stan zapalny, że to nie jest nic związanego, ale wiadomo, że trzeba to sprawdzić, także, ale takie miał takie przypuszczenia. No co? Umówiliśmy się z nim, że nas przyjmie i tak dalej, ale musieliśmy wykonać też oczywiście inne badania, żeby jakby przyspieszyć cały ten proces. Próbowaliśmy na wszystkie sposoby oczywiście, żeby przyspieszyć to wszystko. W międzyczasie
dzięki tutaj Natalii załatwiliśmy rezonans tutaj w Cieszynie. I zanim udaliśmy się do Warszawy na to główne badanie, przyszły wyniki tego rezonansu, gdzie też dzięki Bogu udało się to szybko uzyskać. Zwykle czeka się na to tydzień, półtorej. Myśmy to po dwóch dniach dostali. Wiecie, pojechaliśmy na nocleg przed tym, żeby, bo byliśmy mówili na ósmą, do Warszawy się trochę jedzie, więc załatwiliśmy sobie nocleg. I to było też wszystko na szybko, szybko. Natalia to przywiozła, mojej żonie przekazała, ona mi tego nie mówiła, dopiero kiedy pojechaliśmy tam na nocleg, na kartce było napisane podejrzenie przerzutów do węzłów chłonnych. Choć ciekawostką było to, że miejsce to zaczęło się zmniejszać. Z jakichś 5,5 na 4 centymetry zrobiło się 3 na 2,5. Więc z jednej strony podejrzenie przerzutów, a z drugiej strony miejsce się zaczyna zmniejszać, więc kompletna jakby negacja tak jednego z drugim. Ale zaufaliśmy Bogu. Kolejny fragment, który wam przeczytam, to jest: wzywaj mnie w dół niedoli, wybawię cię, a ty oddasz mi cześć. I tak cały czas wołaliśmy do Pana, że wierzyliśmy, ja gdzieś przeczuwałem, że jakby On się naprawdę mnie dotknął i będę zdrowy, będę po prostu w tym korowodzie ruszał razem z wami. Wizyta w Warszawie to było badanie biopsji i jakby etap ten, bo na te wyniki się długo czeka, etap jakby kontrolny badań zakończyliśmy na etapie jakby tej biopsji i później wiadomo były święta, bo to było, biopsję mieliśmy 13 grudnia i później były święta, czas świąt, czas wspólny z rodziną. To był bardzo dobry czas dla mnie, wiecie, ja mimo tego, że odczuwałem to myślałem o tym, ale cały czas wierzyłem w to, że Bóg się po prostu mnie dotknął, że Bóg mnie uzdrowił. W międzyczasie dostałem antybiotyk taki, który miał wykluczyć jedno z drugim, czyli jakby, że jest to stan zapalny, to zadziała, jeśli nie, no to nie zadziała. I wiecie, jeszcze jedno takie przeżycie, które miałem tutaj związane na koncercie. Grałem tutaj i śpiewaliśmy jedną taką piosenkę. Bóg może wszystko. I słowa jednego ze zwrotek brzmiały: Bóg jest z nami, poprowadzi nas, On nas nie zostawi. Jest przy nas, Jego łaska trwa, On nas nie zawiedzie, On nas nie zawiedzie. Wiecie, właśnie w tej piosence poczułem to, że Bóg naprawdę nas nie zostawił. I te słowa tak wyraźnie dały mi do zrozumienia, że On może wszystko i w tej całej sytuacji, w której jesteśmy, gdzie jest oczekiwanie na ten wynik, na to, co dalej, On jest z nami po prostu. I tak mijały dnie za dniami, był Nowy Rok, już mówiłem o koncercie, Sylwester, Nowy Rok. Zadzwoniliśmy po Nowym Roku, tak, są wyniki i 10 stycznia udaliśmy się po wynik, więc to był moment, czy będzie wiadome, czy coś jest, czy nie ma i tak dalej. I Bóg jest wspaniały, wiecie. Dostaliśmy, mam tą kartkę przed sobą. Badanie histopatologiczne i wynik jest fragment tkanki tłuszczowej ulegającej martwicy. Tkania nowotworowego nie stwierdzono. Wiecie, niesamowite ciśnienie, niesamowity stres opadł. O to zrobił. On się mnie dotknął. Mogliśmy się cieszyć, radować. Zadzwoniliśmy do wszystkich, do których się dało podzwonić. I na tym naprawdę zakończył się etap. Bo jestem zdrowy, wiecie, pojechaliśmy jeszcze, w tym tygodniu byliśmy u chirurga ogólnego, który
miał to sprawdzić jeszcze, powiedział, że nic z tym nie trzeba robić, że to się samo zagoi, została blizna tak naprawdę, wiecie, to się zmniejszyło samoistnie. I chcę zaświadczyć o tym, że Bóg jest wspaniały. Trzeba mu zaufać po prostu. Mimo, że przechodzimy czasami przez ciężkie doświadczenia, ciężkie doliny, to on nas nie zostawia. I on może wszystko. Dziękuję mu za każdy dzień, że się budzę, że jestem zdrowy. I jemu chwała. I na koniec chciałem wam wszystkim, przepraszam, bardzo serdecznie podziękować za wszelkie modlitwy, które zostały zanoszone. Za wszystkie słowa, które otrzymywałem. Jestem wam naprawdę bardzo wdzięczny i niech jemu będzie za to chwała. Amen.